von den Christen, die sich bei uns in Żoliborz im Heiligweg zusammen. Ja przywozimy pozdrowienia serdeczne od wierzących, którzy zgromadzają się w Berlinie Charlottenburg. Ja, wir danken den Herrn, das haben wir eben getan, für die große Gnade, die uns geschenkt hat. Tak, dziękujemy Panu i właśnie to czyniliśmy w naszych modlitwach za tę wielką łaskę, którą On nam podarował. Das liegt mir auf dem Herzen, so ein bisschen etwas von diesem Namen Gottes euch weiterzugeben, zu sagen. I leży mi na sercu, aby Wam coś więcej powiedzieć o tym wspaniałym imieniu Bożym. Als ich zum Glauben kam, ist mir aufgefallen, dass es enorm viele Namen Gottes in der Bibel gibt. Gdy przyszedłem do wiary, to zwróciło to moją uwagę, że jest bardzo wiele imion określających Boga w Słowie Bożym. Aber ich möchte euch mal so kurz mitteilen, wie das so ist, wenn man so Leute trifft von Sektenhintergrund. Von Sekten. Sektenhintergrund. Mhm. Ale chciałbym troszeczkę Wam o tym opowiedzieć, jak to jest tym, gdy się spotykamy z ludźmi, którzy przychodzą z różnych sekt. Die arbeiten immer nach demselben Prinzip. Oni pracują zawsze, czy działają według tej samej zasady. Dann sagen die dir, Johannes 17 hast du doch gelesen. I mówią przeważnie tak, czytałeś przecież Ewangelię Jana 17. Und da steht, Vers 6, ich habe deinen Namen ihnen geoffenbart. I tam jest napisane, objawiłem im imię Twoje. Was meinst du wohl, welchen Namen sie geoffenbart haben? Jak myślisz, jakie to imię on im objawił? Und da steht ein Name immer so dann im Grund, im Raum, den sie gerne erwarten, dass du den jetzt sagst. Przeważnie mają na myśli, tam gdzie się zgromadzają, przeważnie tak jest, imię, co do którego mają oczekiwanie, że właśnie ty to imię wymienisz. Und zwar Jehova. To znaczy imię Jehova. Aber wenn du dann Johannes 17 gekommen bist, sagst du, ey, was stimmt nicht an dieser Argumentation. Ale jeżeli w tym 17 rozdziale przeczytasz dalej do 17 wiersza, to uważny czytelnik zauważy, że coś nie zgadza się w tej argumentacji. In Kapitel 20 sagt der Herr, ich fahre auf zu meinem Gott und eurem Gott, zu meinem Vater und eurem Vater. W 20 rozdziale Pan mówi, ja wstępuję do Boga mego i Boga waszego, do Ojca mego i Ojca waszego. Also kann er doch auch wohl nicht gemeint haben, Jehova wird er geoffenbart haben. Kann er nicht gemeint haben, dass der Name Jehova geoffenbart ist. A więc, mówiąc to, nie mógł mieć na myśli imienia Jehova, które miałby rzekomo objawić. Weil in 2. Mose 3 hat er gesagt, ponieważ w 2. Mojżeszowie 3 powiedział, dass er Gott der Allmächtige ist. Że jest Bogiem Wszechmocnym. Kapitel 6, tam? Kapitel 6. 6 dalej rozdział. Dass er Abraham, Isaac und Jakob nämlich als El Shaddai, Gott der Allmächtige erschienen ist. Że on jako ten Bóg Wszechmogący objawił się już Izaakowi i Jakubowi. Aber mit meinem Namen Jahwe oder Jehova habe ich mich ihnen nicht geoffenbart. Ale mówił już wtedy, że tym moim imieniem Jahwe czy Jehova nie objawiłem się im do tej pory. Und das sagt er? Das ist die Offenbarung zu euch in Israel. Tam mówi, to jest to objawienie moje dla Izraela. Und wenn der Herr jetzt mit dieser Frau dort in Johannes 20 spricht, dann offenbart er den Namen des Vaters. A gdy Pan Jezus rozmawia z tą niewiastą w Ewangelii Jana 20 rozdziale, to objawia jej imię Ojca. Die Bibel ist also voll der Namen des Ewigen. A więc Biblia ogólnie jest przepełniona imionami określającymi tego wiecznego. Er ist der Höchste. On jest najwyższym. Er ist der Unwandelbare. On jest tym niezmiennym, to z dużej litery, imiona. Er ist Jahwe, der sich nie verändert, der ewige. To on jest tym Jahwe, tym, który się nigdy nie zmienia, wiecznym. Und jetzt möchte ich mit einem Namen kommen, den wir sicher alle gut kennen. Ale teraz chciałbym przejść do imienia, które z pewnością dobrze znamy. Mateusz 22. Mateusz 22, wiersz 32.
Jam jest Bóg. Przeczytamy od 29 wiersza do 32. A Jezus odpowiadając rzekł im: błądzicie, nie znając pism ani mocy Bożej. Albowiem przy zmartwychwstaniu ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić, lecz będą jak aniołowie w niebie. A co do zmartwychwstania, czy nie czytaliście, co wam Bóg powiedział w słowach: jam jest Bóg Abrahama i Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Und der Herr will eigentlich damit deutlich machen, Pan chce właściwie tymi słowami nam uzmysłowić, dass der Name irgendwo steht für den Charakter der ganzen Person, der dahinter ist. Że imię jest czymś, co określa osobę, która za tym imieniem się skrywa. Da kamen Leute zu ihm, zu Jesus und sagten, die nicht an die Auferstehung glaubten und fragten ihn nach der Auferstehung. Przyszli do Pana Jezusa tutaj w tym miejscu ludzie, którzy nie wierzyli w zmartwychwstanie i zahaczyli o ten temat zmartwychwstania. Und dann sagt er diesen Leuten gleich von meinen Worten: hör mal, ihr kennt doch die Schrift nicht. A mówiąc tu własnymi słowami, Pan Jezus im odpowiedział tak: nie znacie pism. Und diesen Gott, der hinter allem steht. I tego Boga, który za wszystkim stoi. Und wenn dieser Gott sich hier offenbart, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. A jeżeli ten Bóg tutaj objawił się jako Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, dann kann ich sagen, und vielleicht werden wir jetzt mal so ein paar Worte verlieren über diese Geschichten dieser drei Personen. To mogę od razu powiedzieć, i być może dobrze będzie, jeżeli trochę poświęcimy chwilę uwagi tym trzem osobom wymienionym. Gott, dass du der Gott Abrahams bist, das verstehst. Boże, to, że ty jesteś Bogiem Abrahama, to rozumiem. Weil Abraham ist der Freund Gottes, wird er genannt. Dlatego, że Abraham mógł się tym szczycić, że jest nazwany przyjacielem Bożym. Weil Isaac, fällt mir nicht zu viel ein, ne? Jeżeli chodzi o Izaaka, to już tak wiele dobrego sobie w odniesieniu do jego osoby nie uzmysławiamy. Ale to, że ty, Boże, jesteś Bogiem Jakuba, tego nie potrafię zrozumieć. I dlatego myślę, że jest dobre, żebyśmy troszeczkę uwagi poświęcili tym osobom i porozmyślali. Was kennzeichnet das Leben von Abraham? Co charakteryzuje życie Abrahama? Glaube. Gut, gut. Dobrze, bardzo dobra odpowiedź. Sehr gut. Was macht dieser Mann? Co czyni ten mąż? Er bekommt einen Ruf aus Ur in Chaldea. On otrzymuje głos powołania wywodzący go z Ur w Chaldei. Und er weiß nicht, wohin er kommt. I nie wie w ogóle, dokąd ma iść. Gott fängt mit einem einzigen Mann ein neues Kapitel an in der Geschichte der Menschheit. Jednym jedynym człowiekiem Bóg zaczyna pisanie całkowicie nowego rozdziału w historii ludzkości. Und dann zeigt Gott ihm einen, das wollen wir mal lesen. Następnie pokazuje mu Bóg, czytamy to może nawet, 13 rozdział 1 Mojżeszowej, jak sądzę. Wiersz 16. I rozmnożę potomstwo twoje jak proch ziemi. Także jeśli kto zdoła policzyć proch ziemi, również potomstwo twoje będzie mogło być policzone. 15 rozdział. 5 wiersz. Potem wyprowadził go na dwór i rzekł: spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć. I rzekł do niego: tak liczne będzie potomstwo twoje. Einmal sagt er ihm: hör mal, siehst du das? Du bekommst Nachkommen wie der Staub der Erde. Najpierw mówi do niego Pan: popatrz na proch ziemi. Takie będzie liczne twoje potomstwo. Und
Blick mal zum Himmel. A później popatrz na niebo. Siehst du die Sterne? Widzisz te gwiazdy? Hast du die mal gesehen, der Kälte? Mal die Sterne gesehen? Czy próbowałeś policzyć gwiazdy? Die kannst du eigentlich gar nicht zählen, aber das wussten die damals nicht. Nie można ich właściwie policzyć. W tamtym czasie jeszcze tego nie wiedziano, że ich nie można policzyć. Man zählt ungefähr 3000 auf der Nordhalbkugel, 3000 auf der Südhalbkugel. Zählt oder zählt? Zählen, zählen. Man zählt. Circa heute. Mit den Augen. Aha. Oczyma rozpoznawalne dla ludzkiego oka, tak bez dodatkowych urządzeń. Około mówi się 3000 na północnej półkuli, czy tej sferze nieba północnego i tyle samo południowego nieba, czyli 3000 tu, 3000 tu. Ale Bóg jako twórca wszystkich rzeczy wusste schon, dass das eine unzählbare Schar an Sternen. On już wtedy wiedział, że ilość tych gwiazd, można człowiekowi powiedzieć, jest niepoliczalna. Und so wird deine Nachkommenschaft sein. Mówi tak do Abrahama w podobieństwie, takie będzie twoje potomstwo. Aber wird der Vater einer unübersehbaren Menge. Mówi do Abrahama, że on ma być ojcem nieprzejrzanych mnóstw. Wie der Staub auf der Erde. Jak proch ziemi. Das spricht davon, dass Menschen irdische Verheißungen haben werden. Israel. To mówi o tym, że to będą ludzie, którym Bóg da ziemskie obietnice. Und wie die Sterne, die am Himmel sind. Das spricht davon, dass es Menschen gibt, die himmlische Verheißungen haben. Unzählbar. Oraz pokazuje mu gwiazdy, mówiąc, takim będzie potomstwo twoje, mając na myśli ludzi, którzy będą mieć niebiańskie obietnice. Was macht Abraham? I co robi Abraham? Er glaubt Gott. Abraham, słysząc to, wierzy Bogu. Und das ist das Wunderbare, in diesem selben Prinzip kommen wir auch in Verbindung mit Gott. To jest cudowną rzeczą, że dokładnie na tej samej zasadzie my wchodzimy w relację z żywym Bogiem. Wir haben Gott geglaubt, dass das Rettungsmittel damals auf Golgatha, dass das ausreicht für alle Ewigkeit. My wtedy uwierzyliśmy Bogu, gdy się nawróciliśmy do Niego, domyślę, że Jego środkiem do tego, by nas ratować, wystarczającym na całą wieczność, jest to, co się zdarzyło na krzyżu Golgoty. Aber in Gottes Berichterstattung in der Bibel, ale w Bożym, jak można powiedzieć, sprawozdaniu tutaj o Biblii, da werden uns Menschen gezeigt, są nam pokazani ludzie, pokazywani ludzie. Das sind Leute wie du und ich. Ludzie tacy jak ty i ja. Und diese Leute sind Menschen mit den gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Ludzie z podobnymi sposobami myślenia, motywacjami jak my. Und deshalb sind die nicht so weit entrückt von uns. Dlatego oni wcale nie są jakimiś takimi dalekimi nam. Sondern die machen dieselben Fehler wie du und ich. Lecz są ludźmi, którzy są podobnie zdolnymi do błędów i potknięć jak my. Da kommt ein Hungersnot. Pojawił się głód. Und Abraham geht nach Ägypten. I Abraham, ten mąż, odchodzi z tego miejsca i udaje się do Egiptu. Und sucht Hilfe bei den Feinden des Volkes Gottes. Innymi słowy, szuka pomocy u tych, którzy byli wrogami ludu Bożego. Oder er geht zu den Philistern. Albo na przykład idzie do Filistei i tam u Filistynów szuka pomocy. Menschen wie du und ich. A więc człowiek jak ty i ja. Und Gott hat diesem Mann jetzt Verheißungen geschenkt, die unzählbar sind, Nachkommen, die du nicht zählen kannst. Takiemu temu człowiekowi Bóg podarował tę znakomitą obietnicę. Takie będzie twoje potomstwo. Jak niepoliczalne mnóstwo. Aber man hat eine Frau, die heißt Sarai, später Sarah. On miał żonę Saraj, która później była nazwana Sarą. Und sie merken, beide, wir werden immer älter. Oni oboje bardzo dobrze zdawali sobie z tego sprawę, w jakim są wieku, widzą, starzejemy się. Passiert nichts. Kommt kein Kind. Nie dzieje się nic. Nie ma nie widoku na to potomstwo. Und dann, nie ma dziecka. Dann nimmt doch die Hagar hier, unsere Magd.
pewnym momencie przychodzi myśl, weź tę niewolnicę, Hagar. A to jest sobie wiem, i miej z niej dzieci, skoro to nie to, da się inaczej. To, okay. To, to będzie dobrym rozwiązaniem. Ein schwacher Augenblick im Leben von Abraham. Słaby punkt, czy słaby moment w życiu Abrahama. Führte zu 300 Millionen Feinden von Gottes Volk Israel. 300 Millionen Feinden von Gottes Volk Israel. Ten słaby moment doprowadził do zaistnienia 300 milionów wrogów ludu Bożego. Poszłane. Straszne, prawda? Und jetzt hat Gott auch Verheißung gegeben für diesen Mann. Ale, ale Bóg przecież dał obietnicę temu mężczyźnie Lot, i nie ma dzieci. Chciałbym coś powiedzieć na ten temat, dlaczego akurat tego człowieka Bóg sobie wyszukał. On widzi w pewnym momencie, dostrzega nędzę Sodomy i Gomory. Er weiß, dass Abrahams Neffe dort lebt mit seiner Familie. On, to znaczy Pan, wie, że tam żyje bratanek Abrahama, Lot, ze swoją rodziną. Gott hat, zwar hat er jetzt einen Sohn, aber nicht nach dem Verheißung, und jetzt sieht Gott den Abraham. I on wie, bo Bóg wie teraz, że Abraham ma wprawdzie syna, ale nie tego według obietnicy, która została mu złożona. Dann sagt der 1. Mose 18, Vers 18, etwas ganz wunderbares über Abraham, und Vers 19. Wtedy on mówi w 1 Mojżeszowej 18, 18 wiersz, coś znakomitego o Abrahamie. No, jest ten sohn nicht da. Jeszcze nie ma syna, a mówi, wszak z Abrahama na pewno wywodzić się będzie wielki, potężny naród i przez niego będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Verstehen wir, warum er Freund Gottes ist? Czy zaczynamy rozumieć, dlaczego on jest przyjacielem Bożym? Nie, 19 jeszcze nie przeczytałem. Przeczytamy. Wybrałem go bowiem, aby nakazał synom swoim i domowi swemu po sobie strzec drogi Pana. Aby zachowywali sprawiedliwość i prawo, tak, iżby Pan mógł wypełnić względem Abrahama to, co on powiedział. On ma być tym, który ma nakazać swoim dzieciom po sobie, aby strzegli drogi Pana. Und dann noch ist der Nachkomme nicht da. Jeszcze nie ma potomka. Und dass die Gerechtigkeit und Recht ausüben. I jest powiedziane, że to ma być, mają być ci, którzy mają zachowywać sprawiedliwość i prawo. Jetzt hat Abraham mal Besuch bekommen. Abraham tu w tym momencie miał bardzo niecodzienne odwiedziny. Gott in Begleitung von zwei Engeln. Bóg przyszedł do niego w towarzystwie dwóch aniołów. Sara sitzt im Zelt. Sara w tym czasie siedzi w swoim, w tym namiocie, przysłuchuje się tej rozmowie. Hört ein bisschen zu, was gesprochen wird. Podsłuchuje, o czym rozmawiają ci mężowie. Das Abraham mittlerweile ihr erstorbener Mutterleib, so wird uns im Neuen Testament berichtet. W Nowym Testamencie jest tam powiedziane, że w tym czasie Abraham widział obumarłe łono Sary. Zdawał sobie sprawę, co to znaczy. Abraham 99 Jahre. Sam miał 99 lat. Und dann kommt Gott selbst in der Gestalt eines Engels. Bóg sam przychodzi do niego w kształcie anioła. Und da könnte ich im Abraham immer heute was Jahr besten Sohn haben. I ogłasza mu tę cudowną wieść, zapowiedź, od dziś za rok będziesz miał syna. In jede Vernunft. Przeciw wszelkiemu rozsądkowi. Rein biologisch unmöglich. Czysto biologicznie niemożliwa rzecz. Kann Gott das machen? Czy Bóg potrafi to zrobić? Abraham glaubte Gott. Ale Abraham jest mężem, który wierzy to, co mówi mu Bóg. Und die Sara, was macht sie? A co Sara na to? A co sie gemacht, Sara? Co Sara robiła? Zrobiła. Nie, już. Co Sara? Zaśmiała się. Sie hat so ein bisschen gelacht. No, über die
Hätte ich auch wahrscheinlich. Prawdopodobnie też bym tak się roześmiał. 90 Jahre, wie Mutterleib sieht sich an, unmöglich. Tak popatrzyłbym na siebie, 90-paroletni człowiek, wierzmy. Ein Jahr später. Rok później. Jeszcze so ein kleines Kind im Arm. Ona w swoich ramionach ma maleństwo, drugie maleństwo. Und in Erinnerung daran, dass man über Gottes Verheißung niemals lachen sollte. I jako wspomnienie tego, że nad Bożymi obietnicami nie powinno się nigdy śmiać. Nennt sie ihn, ona go nazywa Isaak. Isaak. Lacher. To znaczy ten, który się śmieje. Hat natürlich eine doppelte Bedeutung. Gott gibt mir ein Lachen. To znaczy ma to oczywiście podwójne znaczenie w odniesieniu do tego dziecięcia. Bóg dał mi powód do radości, do tego, żebym się śmiała. Aber das wollen wir auch für uns festhalten. Niemals über Gottes Verheißungen. Ale chcemy i to zachować. Jednocześnie miało być to pewnym utrwaleniem tego, z czego się to wywodzi. Nie powinniśmy nigdy śmiać się nad tym, co obiecuje Bóg. Jetzt kommt der Mann des Glaubens in seiner größten Probe. W tym miejscu ten mąż wiary dochodzi do wielkiej próby. Kapitel 22, 23, 24 klingt ja sehr gut. 22 rozdział do 24, mam nadzieję, że jest on dobrze znany. Der Sohn muss hingegeben werden. 22. Ten właśnie syn. A jedyny ma być oddany w ofierze. Dass die Gabe des Sohnes ist ein Vorbild auf Christus, der sterben wird. To, że miał oddać tego syna, jest jasnym starotestamentowym obrazem na Chrystusa wskazującym, który ma być wydany. In Kapitel 23 stirbt Sarah, die einzige Frau, wo in der Bibel erwähnt wird, wie alt sie geworden ist. W 23 rozdziale umiera Sara, jedyna kobieta w Biblii, o której jest powiedziane wyraźnie, w jakim wieku ona umiera. In Kapitel 24 kommt der Sohn bekommt eine Frau von weit, weit weg. A w 24 rozdziale ten oto syn otrzymuje żonę skądś inąd, z dalekiej odległości. Bild von der Versammlung, die dem Sohn zugeführt wird. Jako obraz starotestamentowy zgromadzenia, który jest dany Chrystusowi. Z daleka przeprowadzony. Ponieważ tam jest napisane, że weszli do namiotu Sary. Ale kilka jeszcze myśli do samego Izaaka z historii, którą z całą pewnością dobrze znacie. Mam przynajmniej taką nadzieję, że ją dobrze znacie. Da ist nämlich der Sohn. Er geht mit seinem Vater auf diese Opferaltarstätte. Jest mianowicie ojciec tam i syn, którzy udają się na to miejsce ofiarne, na wzgórzu Moria. In 1. Chronik als Sohn von David Salomo den Tempel baut. Gdy w pierwszej księdze Chronik jest mowa o budowie świątyni przez Salomona, to właśnie tę świątynię on wzniósł na tym wzgórzu Moria. Dass er ihn also dort extra opfern sollte, war kein Zufall, auch wenn es 2000 Jahre davor war, bevor der eigentliche Sohn geopfert wurde. To, że dokładnie na tym wzgórzu miała być złożona ofiara, nie było żadnym przypadkiem, nawet jeżeli dopiero 2000 lat później miał być ofiarowany Chrystus. Und auch diese ganze Vorbildgeschichte, die wir finden, der Vater hat das Feuer und das Messer. I ta cała historia z tymi obrazowymi, z całą swoją obrazowością, ojciec z ogniem i z nożem w ręce. Wollen wir auch daran denken, dass auf einmal dort ein Widder im Dickicht festgehalten wurde und der wurde geopfert anstelle des Sohnes. Chcemy o tym pomyśleć, mieć to przed oczyma, że tam został znaleziony baran, który na miejsce tego syna został ofiarowany. Und auch da lernen wir, jemand musste für uns sterben. Z tego zastępstwa uczymy się,
że Bóg miał już wtedy w planie, aby kogoś innego ofiarować za nas, za naszą śmierć. Wir haben im Gebet gefragt, weiß jeder, dass er für dich gestorben ist? W modlitwie zadawaliśmy sobie to pytanie, czy każdy wie z nas, zdaje sobie z tego sprawę, kto za ciebie umarł? Wir gehen raus mal vor die Stadt Jerusalem. Spróbujmy wyjść, tak jakby można powiedzieć, poza mury miasta Jerozolimy. Und stell dir mal vor, du wärst der Barabbas gewesen, den die Leute haben freigelassen und Jesus haben sie verletzt. Wyobraź sobie, że jesteś tym Barabaszem, który został uwolniony na żądanie ludu zamiast Pana Jezusa. Und dann siehst du den Mann in der Mitte. I widzisz tam, poza tymi murami Jerozolimy, tego męża, który jest ukrzyżowany w środku. Dann weißt du, der stand dort für mich. To wiesz bardzo dobrze, patrząc na ten krzyż. On umarł w moje miejsce, ja tam powinienem być. Und Barabbas heißt zu Deutsch oder in Polnisch Sohn des Vaters. Barabasz, na język polski przetłumaczone, czy na niemiecki, oznacza syn ojca. Und der Vater, den wir alle gehorcht haben, war der Teufel. A ojciec, któremu wszyscy byliśmy posłuszni, bez żadnego wyboru, to był diabeł. Aber da lässt jemand das Leben für die Töchter und Söhne des Vaters, des Teufels, nämlich uns. Ale tam, na krzyżu Golgoty, oddaje życie ktoś, kto chce je dać za synów i córki diabła. Und das sehen wir alles in der Vorgeschichte von Abraham mit Isaac. To wszystko możemy dostrzec w tej historii Abrahama i Izaaka, jego ofiarowania, tam w tym obrazowym przedstawieniu. Ani my są zaraz schneller schlagen. Jeżeli to rozumiemy, to nasze serce powinno bić szybciej. Wenn wir nur den Namen Jesus hören. Gdy tylko słyszymy imię Jezus. Und als Abraham sieht, sein Sohn braucht nicht sterben. Gdy Abraham widzi naraz, że jego syn nie musi umierać już, baut er ein Altar. Buduje ołtarz. Und diesen Altar nennt er Yahweh Jireh. I ten ołtarz nazywa po hebrajsku, tak jak brat powiedział, nie wiem, czy jest to w stanie. Tylko mnie na Anmerkung. Yahweh Jireh, der Herr wird erwähnen. Yahweh Jireh, Pan zaopatruje, Pan zaopatrzy. Er weiß im Glauben, es wird einmal ein Vater seinen Sohn geben und der wird nicht verschont werden. On wie wierzy, dostrzegając to oczyma wiary, że ojciec da syna, który nie zostanie oszczędzony. Jetzt ist die Geschichte von dem Sohn, nicht nur ganz kurz weitergehen. Jetzt ist mittlerweile der Isaak größer geworden, eine Braut bekommen. Ta historia tu się nie skończyła. Izaak podrósł i w pewnym momencie miał swoją narzeczoną. No, nicht mit. Weiß. Not tired. I hope that you are still okay. Jetzt sind wir bei dem Sohn angelangt. Der hat eine wunderschöne Geschichte gehabt mit dieser Frau aus dem weit hergeholt. On przeżył wspaniałą historię w odniesieniu do tej żony, która została podarowana z daleka. Diese Frau hat ihren Bräutigam nie gesehen. A ta niewiasta, która stała się jego wybranką, czy jego narzeczoną, ona nigdy nie widziała tego mężczyzny przedtem. To jest wunderbares Vorbild von uns, den Erlösten. To jest cudowny obraz wskazujący na charakter nas, wykupionych dla Pana. Freut sich auf den Bräutigam? Czy cieszysz się, oblubieńcem? Den ihr, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt, hat liebt. O którym Piotr pisze, że miłujecie go, chociaż go nie widzieliście i go jeszcze teraz nie widzicie. Und dieser Isaak nimmt seine Braut, geht in das Feld der Sarah und er gewinnt sie lieb. I ten Izaak bierze tę swoją wybrankę, prowadza do namiotu Sary i jest napisane, że pokochał ją. Und ich sag mal, die modernen Filme, made in Hollywood, die sagen, und wenn sie nicht gestorben sind, leben sie doch heute und wunderschön, alles prima, aber bei Gott fängt die Geschichte da an. Was ist nett? Ja. Normal, wenn wir made in Hollywood Stories haben, dann ist alles wunderbar und Ende.
hollywoodzkie historie, one mają swój happy end, yes, pokazują wspaniale to wszystko, lepiej niż wygląda w rzeczywistości. Ale jeżeli chodzi o Boże opowiadanie, to tu zaczyna się historia Izaaka. Bóg mówi, że jest Bogiem Izaaka. Bisher ist er immer passiv gewesen, ja? Der Vater nimmt ihn mit, jetzt muss er selber was machen. Do tej pory on był pasywny. Ojciec go wziął i ojciec był tym, który coś czynił. Teraz przychodzi moment, że on musi działać. Das erste Mal, jetzt aktiv in Erscheinung ist, er bekommt zwei Söhne auf einmal. To pierwszy, można powiedzieć, dowód jego działania jako męża już w tej chwili to jest to, że otrzymuje dwóch synów. Kapitel 25:23 spricht der Herr zu seiner Frau, zu Rebekka. 25 rozdział, wiersz 23. 23. Pan rzekł do niej, dwa narody są w łonie Twoim i dwa ludy wywiodą się z żywota Twego. Jeden naród będzie miał przewagę nad drugim, starszym od trzem. Das ist sehr ungewöhnlich, normal. To jest coś niecodziennego, bo w normalnym przypadku hat der Ältere, hat alle Erstgeburtsrechte und alle Segnungen. W tamtym czasie starszy miał wszelkie prawa wywodzące się z pierworództwa i dostęp do największych błogosławień. No, bevor die Kinder da sind, a tutaj, zanim jeszcze dzieci się urodziły, weiß Gott schon ihre Geschichte. To Bóg już zna ich późniejszą historię i mówi o nich. Und die Eltern wissen schon, wie Gott über die Dinge denkt. I rodzice już tu zostali o tym poinformowani, jak Bóg myśli na ten temat. Aber die Eltern sind wie du und ich. Ale nie zapominajmy, rodzice są takimi ludźmi jak ty i ja. Die Jungs wachsen heran. Ci chłopcy dwaj podrastają. Stają się starsi. Der eine bleibt häuslich. Jeden pozostaje takim domatorem. Und der andere, der wird so ein Jägertyp, so ein Draufgänger. A drugi to typ myśliwego, aktywny człowiek, łowca. Der eine ist ein Langweiler. Jeden trochę lubi się ponudzić. Spokojny. Und der andere ist ein Abenteurer. A drugi to jest prawdziwy łowca przygód. Und die Eltern haben ja auch so ihre Vorlieben. A rodzice jak rodzice mają swoich faworytów wśród dzieci. Mama freut sich, wenn der Sohn oder beide Söhne helfen. Mama cieszy się, jeżeli ten syn pomaga, a najchętniej jak dwóch by miała w domu do pomocy. Papa jest gerne schönes, gutes Frühstück. A tato lubi wspaniałą pieczę i dlatego mu się podoba ten dróg. Jetzt geschieht etwas, wer Kinder hat, was er nie machen sollte. I tutaj dzieje się coś, co jest pouczeniem dla każdego, kto ma dzieci, aby tego nigdy nie robić. 28 wiersz. Izaak miłował Ezawa, bo lubił dziczyznę. Rebeka natomiast kochała Jakuba. Możesz sobie to wyobrazić, co tu jest napisane? So ein super Beginn mit Gott. Tak wspaniały początek z Bogiem. Die Frau so hingegeben sucht ihren Mann nach den Verheißungen Gottes, findet ihn in dieser... Żona, która jest taka oddana na początek, iż idzie za tym mężem swoim, a ten mąż szuka tej żony. Und dann kommt solch eine Geschichte heraus. I z tego wszystkiego ostatecznie wyrasta taka historia rozdźwięku. Ich habe fünf Kinder. Pięcioro dzieci mam. Und der eine und die andere ist mir auch manchmal lieber wie die andere vielleicht. Tu i tam jedno jest mi bardziej milsze od drugiego. Aber das erinnert mich immer daran. Ale to, że tak to odczuwam, wciąż na nowo przypomina mi to ten wiersz. Nie Favoriten zu haben. Aby nie faworyzować żadnego z moich dzieci. W sposób szczególny. Vielleicht geht mein Kind schlechte Wege. Może nawet się zdarzyć, że moje dziecko pójdzie złymi drogami. Und dann könnte man gerne andere vorziehen. Wtedy bardzo chętnie by się
serce skłaniało ku temu, które tego nie robi. Wie gerne machen wir doch das, was wir das vorziehen. Ach, den Bruder höre ich nicht so gerne. Ich höre gerne lieber den Bruder. Jakżeż łatwo powstają takie sympatie w naszym sercu. Mówimy, tego brata to tak nie bardzo prawie wolę, jak ten przemawia. Ja mam faworytów. My mamy faworytów. Und so schlimm wird es dann, wenn das bei Eltern so ist. Ale szczególnie niedobrą rzeczą jest, jeżeli tak się dzieje wśród rodziców. Eine Geschichte, Jakob, my müssen beeilen uns, ja? Jakob, die jego Geschichte jest. To wszystko musimy przyspieszyć, bo czas nagli. Pojawia się więc historia Ezawa i Jakuba. Kinder kennen das hoffentlich aus der Sonntagsschule. Mam nadzieję, że dzieci znają co nieco tę historię ze szkółki niedzielnej. Tak? Tak? Nie? Es wird wirklich interessant, weil eines Tages coś jest naprawdę robi coraz bardziej interesujące, bo pewnego dnia Ezau hat irgendwo war nicht erfolgreich auf der Jagd. Ezaw wrócił z takich próżnych łowów. Nic szczególnego się nie dało złapać. Der Bruder hat so ein wunderschönes Linsengericht bereitet. A jego brat przygotował znakomitą potrawę. Co czyni? Und er hat Hunger. A Ezaw po prostu pada z głodu. Und er ist so ein bisschen wie sein Vater, offensichtlich, der gerne auch isst. Und i on jest trochę po ojcu taki, który go w brzuch prowadzi. Mein Hunger vergesse ich alles. Mówi, jak jestem głodny, to tyle bym miał. Hör mal, was hast du denn da gemacht? Co tam przygotowałeś? Liścia gucz. Lepiej gerne. Ja wspaniale pachnie. Bardzo lubię takie potrawy. Ist mir dafür. A on pyta, co mi za to dasz? Chodzi? Co mi dasz? Was nehme ich? Ja, hab nichts, ja. Was, ja. Nie mam nic nie takiego. Nic nie złowiłem. Was hältst du von dem Erstgeburtsrecht? A co ty sądzisz o tym twoim prawie pierworództwa? Jetzt kommt das Wesen von Ezau. I tu właśnie objawia się istota Ezawa. Was soll ich Erstgeburtsrecht? Ich hab Hunger. On mówi, co mi po pierworództwie? Głodny jestem. Und ich hab jetzt Hunger. Teraz mam głód. Teraz chcę zjeść, a nie myśleć o przyszłości. Was ich irgendwann mal erben werde, vielleicht, keine Ahnung. Kto wie, co ja kiedyś w przyszłości na podstawie tego prawa zyskam, będę coś dziedziczył, czy nie? Nie ma znaczenia. Und er verkauft das erste Geburtsrecht. I on sprzedaje w tym miejscu to potężne prawo pierworództwa za jedną głupią potrawę. So ist die göttliche Berichterstattung im Hebräerbrief. Tak Bóg też przedstawia to w liście do Hebrajczyków. Und Vers 25, Kapitel 25 am Ende, Vers 34, sagt, so beachtet Esau sein Erstgeburtsrecht. I tu jest napisane w tym rozdziale, że tak oto Ezaw zgardził swoim prawem pierworodca. Und diese furchtbare Haltungsweise. I to straszne, ten straszny sposób działania Ezawa. Findest du auf vielen Gebieten heute. Znajduje się odzwierciedlone w bardzo wielu obszarach dzisiejszego życia. Man lebt vielleicht inmitten des Volkes Gottes. Może na przykład żyje się pośród ludu Bożego. Und dann kommt die Versuchung. I przychodzi próba, przychodzi pokuszenie. Eine Nacht voller Seligkeit, da gebe ich alles hin, gibt uns einen Schlager. Jedna noc pożądanych przeze mnie przeżyć i wszystko przekreślam. Und man gibt dafür sein gutes Gewissen. Na, za to daje się swoje sumienie, sprzedaje się. Die Achtung seiner Mitgeschwister. Sprzedaje się za to poważanie wśród braci i sióstr. Die Freude des Glaubenslebens. Radość całego życia wiary. Und man gibt alles hin. Wszystko się sprzedaje. Ein kurzfristiger Augenblick des Genusses. Jeden krótki moment, gdzie pożądanie wycięcia. To jest usposobienie Ezawa. Der Sohn von Isaac. To jest syn Izaaka. Und Gott wusste von vornherein, Bóg wiedział od samego początku, wie er Ezau sein wird. Jakim będzie człowiekiem Ezawa. Und er hatte gesagt, der Jüngere, der Ältere dem Jüngeren dienen. Dlatego powiedział,
to starszy będzie służyć młodszym. Und wenn du jetzt nur diese Geschichte kennen würdest, i gdybyś tylko tę historię znał i nic poza tym. Nachher auch siehst, wie Isaac noch betrogen wird, durch seine Söhne, als dann den Segen geben will. Później, gdybyś widział, jak on jest oszukiwany przez swoich synów, gdy on okazuje się być tym, który chce dać błogosławieństwo. Und wenn du dann siehst, wie der Jüngere dann seinen Segen sich erschleicht. I gdybyś widział później, czy dostrzegasz to, w jaki sposób przebiegłością właśnie ten młodszy próbuje podejść ojca, żeby wyrwać dla siebie błogosławieństwo. Dann wirst du fragen, Leute, was ist im Haus von Isaac los? To byś mu załamywał ręce nad tym i mówił, ludzie, co to za dom był? Kein Vertrauen, der wird betrogen von seinen eigenen Kindern. Żadnego zaufania. On jest oszukiwany przez własne dzieci. Warum ist das geschrieben eigentlich? A dlaczego Bóg sprawia, że to zostało tu utrwalone w Piśmie? Damit wir das nicht so machen. Po to, abyśmy my nie postępowali w ten sposób. Eine vertrauensvolle Beziehung mit unseren Kindern oder mit unseren Eltern. Abyśmy zabiegali o to, aby budować relacje pełne zaufania w stosunku do naszych dzieci, w stosunku do naszych rodziców, dzieci, żeby budowały. Als der Esau kommt und will auch noch den Segen bekommen. Gdy później pojawia się Ezaw i też jeszcze chce błogosławieństwa. Dieser Segen, das ist eigentlich eine furchtbare Sache, was für einen Segen bekommt. To błogosławieństwo już w cudzysłowie, bo Izaak nie ma takiego błogosławieństwa, jest czymś w rzeczywistości, gdybyśmy się przyjrzeli, okropnym, co otrzymuje Ezaw. Man bekommt Mitleid, wenn man ihn weinen hört. Hast du keinen Segen für mich, mein Vater? To wzbudza współczucie w naszych sercach, gdy widzimy oczyma wyobraźni Ezawa, który płacze przed ojcem i mówi, nie masz już dla mnie błogosławieństwa, ojcze. Aber was hat den Isaac, wir haben bisher noch nicht viel gefunden, was, warum der Gott Isaac ist. Ale co czyni Izaak? Właściwie niewiele do tej pory powiedzieliśmy o tym, dlaczego Bóg nazywa się Bogiem Izaaka. Kapitel 26, 18. 18 wiersz 26 rozdziału. Izaak odkopał studnie wykopane w czasach Abrahama, ojca jego, które Filistyni zasypali po śmierci Abrahama i nadał im te same nazwy, jakie nadał im ojciec jego. Und dann noch vers, den Brunnen lebendigen Wassers, die Knechte, vers 19. Und 19 jeszcze wiersz, gdy słudzy Izaaka kopali w dolinie, natrafili tam na studnie wody źródlanej, właściwie wody żywej, moglibyśmy to powiedzieć dokładniej. I 25 wiersz, i zbudował tam ołtarz i wzywał imienia Pana i rozbił tam namiot swój, tam też wykopali słudzy Izaaka studnie. Wir haben gesehen, Abraham hat Altäre gebaut. Altar spricht Gemeinschaft mit Gott. Widzimy, że Izaak budował ołtarze. A ołtarz... Abraham, przepraszam, pomyłka w tłumaczeniu. Abraham budował ołtarze. Und das spricht von Gemeinschaft mit Gott. I to, że on to czynił, mówi o jego wewnętrznej społeczności z Bogiem. Das heißt aber nicht, dass mein Sohn auch mit diesem Gott lebt. To wcale nie oznacza automatycznie, że mój syn również będzie żył w społeczności z tym Bogiem. Du musst diese Wasserbrunnen, die zur Zeit von deinem Vater Abraham gegraben wurden, wieder ausgraben. To znaczy dla ciebie, który jesteś synem wierzącego ojca, że musisz te same studnie odkopać dla siebie, które twój ojciec wykopał. Da kommen Philister und verstopfen die Brunnen. Bo przychodzą Filistyni, oni zasypują te studnie, abyś nic z nich nie miał. Religiöse Energie, man macht das so wie der Papa. Religijna energia jest tu przedstawiona. Tak będę robił jak mój ojciec, ale bez wewnętrznego odrodzenia. Aber im Herzen ist nichts verändert. W sercu nic się nie zmieniło. Das ist so, als ob ich die Brunnen zumache mit Steinen. To jest tak, jakbym miał studnię, ale zasypaną całkowicie kamieniami i nie mogę z niej czerpać wody. Ich habe nicht dann keine persönliche Beziehung. Dlatego, że
nie mam osobistej relacji z tym Bogiem mojego ojca. Und das lernt Isaac. Dokładnie tą rzecz zrozumiał Isaac. Und nicht nur das. Nie tylko to. Er baut auch selbst noch Brunnen lebendigen Wassers. On sam również buduje studnię, która ma dostarczać wody żywej. Und das ist eigentlich, was das Leben eigentlich von Isaac besonders kennzeichnet. Der Brunnenbauer. To jest właściwie coś, co było cechą charakterystyczną życia Izaaka. Izaak budował studnie, z których mógł czerpać. Wir wollen noch kurz ein bisschen bei seinem Sohn verweilen, von dem einen. I na koniec chcielibyśmy jeszcze krótko się zatrzymać nad synem, którego miał Izaak, mianowicie jeden z dwóch. Denn bei Kapitel 37, ach Kapitel 37, das kennt ihr gut. Ponieważ od 37 rozdziału, znacie to zapewne dobrze. Das uns Gottes Wort in Vers 2. Mówi nam w drugim wierszu Słowo Boże. Das ist die Geschichte Jakob. Mówi nam o historii Jakuba. Oto dzieje rodu Jakuba. Und dann, no wers 17 Jahre und so weiter. I tutaj jest napisane o tym 17-letnim Józefie i tak dalej, i tak dalej. Wenn der Simon einen Aufsatz schreiben muss in der Uni. Was musst du schreiben? Einen Aufsatz, was einen Artikel schreiben muss in der Universität. Jeżeli Szymon będzie musiał napisać jakiegoś rodzaju pracę na uniwersytecie u siebie. Dann wird der Simon nicht sagen, das ist die Geschichte von Jakob. Josef war 17 Jahre alt und hütet die Geschichte seines Vaters und dann wird nur von Josef erzählt. Im nächsten Kapitel. To z pewnością by tak nie zrobił jak tutaj, żeby tylko o tym jedynym Józefie opowiadał dalsze rozdziały. Uważamy to jako ludzie za dosyć taką szczególną rzecz, że akurat tak to jest. Dlaczego to tutaj jednak jest tak napisane? Dlatego, że Bóg miał szczególne zamiary związane z tym Jakubem. Denn der Jakob ist ein ganz eigenwilliger Mann. Dlatego, że Jakub sam w sobie to był bardzo własnowolny człowiek, działający według swojego ja i chcę. Dziękuję bardzo. Bisher ist ein langes Leben. Denk mal an Kapitel 28, die Himmelsleiter, da liegt er da. On miał przed sobą długie życie. Pomyślmy najpierw o tej drabinie, która mu się przyśniła. Od ziemi aż po niebo. I tam on widział w tym śnie swoim, Jakub, jak aniołowie Boży wchodzą na dół, wchodzą do góry. Po prostu jest komunikacja. On sagt, das ist ein furchtbarer Ort. Das ist nichts anderes als Gottes Haus und nennt den Ort Bethel. I mówi, o jakieś okropne miejsce to jest. Przejmuje strachem. Nazwał to miejsce, rozpoznając, że to jest dom Boży, nazwał Betel. Der Ort Bethel heißt Haus Gottes, ist wie ein furchtbarer Ort. On rozpoznaje, że to jest miejsce, którego strachem napełnia. Miejsce domu Bożego. Mit einem schlechten Gewissen kannst du da nur abhauen. To znaczy, człowiek, który ma skażone sumienie, który boi się Boga, on może tylko sobie życzyć, żeby być jak najdalej z takiego miejsca, a więc ucieczka. Und jetzt macht Gott, ich hab mit dir noch zu reden, Jakob. Ale Bóg go, jakby można powiedzieć, zatrzymuje i mówi, spokojnie, Jakubie, ja chcę z tobą jeszcze porozmawiać. 12 Kinder, 12 Jungs hast du und eine Tochter. Masz 12 chłopaków i jedną córę. Und manchmal, das hat mein Bruder gesagt, vor Jahren. A czasami, tak powiedział jeden brat przed laty. Nie wspominam, to sam, pani to wiele. Ja tego nie wymyśliłem, tak powiem. Wenn Gott uns nicht mehr erziehen kann. Gdy Bóg nie może nas już wychowywać, w sensie nie może z nami dojść do porządku, dann erzieht er uns manchmal durch unsere Kinder. To czasami czyni to przez nasze dzieci. Und wenn ich keine Kinder habe, auch durch andere Umstände manchmal, die unangenehm. A jeśli nie mam dzieci, to czyni to czasami przez inne okoliczności, które mnie otaczają. Am besten wäre immer schön, ich höre das Wort Gottes. Najpiękniejszą rzeczą, którą mogę zrobić jako człowiek wierzący, to nie dopuścić do tego, lecz słucham Słowa Bożego, pozwolić, żeby ono wykonało pracę naszych serc. Znacie historię Jakuba? Józef. Józef. Und dann geht es mit den Brüdern, dieser Neid.
Później ta cała zazdrość ze strony braci. Er wird in die Hände dieser Feinde gegeben, geht nach Ägypten. On zostaje oddany w ręce wrogów, uprowadzony do Egiptu. 13 Jahre, wir haben uns im Auto drüber unterhalten. Ich hatte 13 lat. Lange Zeit von den Brüdern weg. Długi czas, nie ma go między braćmi. Dann ist er in Gefangenschaft. Dann sollte der Träume. Jest, w międzyczasie znajduje się w więzieniu.